Na twarzach kurz przebytych wielu dróg, spod zabłoconych kopyt pryska piach. Przed nami gdzieś Moskal czai się, za nami został ból i strach. Nikt nie wie dziś. Jesteśmy na pierwszym punkcie szlaku pamięci żołnierzy wyklętych. Szlak przechodzi przez samo centrum Lublina. Nie przejdziemy po samym szlaku, bo na to potrzeba by było około 4 godzin. Pójdziemy wprost do samego centrum i w centrum zobaczymy najważniejsze punkty związane z polskim podziemiem niepodległościowym. Większość tych punktów to niestety są katownie, areszty organów represji okupanta sowieckiego. W dłoni, a w żyłach krew. Dopóki sam komendant wiedzie nas na bój. Mama umierając powiedziała, niech jej Bóg pozwoli żyć, dlatego jestem. A tata prosił mnie, przekaż przynajmniej swoim wnukom historię naszą i opowiedz, jaką cenę musieliśmy zapłacić za to, że walczyliśmy o Polskę niepodległą. Tej nocy nie zapomnę, zbudził mnie nad ranem własny krzyk. Serce biło jak szalone, takiej ciszy nie usłyszy nikt. Tamtej nocy już nie spałem, sen koszmarny wracał, wracał strach. Wielki ogień nad Warszawą i walący się na głowy dach. Czy było jak w mśnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć... Mój ojciec urodzony w 1929 roku, w 1939 miał 14 lat. W 1943 został na ulicach Lublina złapany w łapance i wywieziony na robotę do Niemiec, w okolicach Brytonia. Oni żyją wciąż, bo żyją w nas. Bezbronny za nim czołgi, trupie czaszki i sukienek biel. Słońce w oczy, łza się toczy. Brat Zdzisława Dąbrowskiego zostaje zastrzelony we własnym domu przez pijanego milicjanta, który nie odsiedział ani jednego dnia wyroku za to zabójstwo. Czekam z niecierpliwością na akta ZPN-u, żeby poznać historię mojego dziadka, żeby przestał być zapomniany, zaklęty dwukrotnie przez państwo i przez moją rodzinę, bo dla mnie jest bohaterem. Będzie bohaterem dla moich dzieci, mam nadzieję, że dla waszego pokolenia również. Nie ofiarą, a bohaterem. Czy było jak w mym śnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, bo żyją w nas. Oni żyją wciąż. Oni żyją w nas. Pani pyta się wszystkich na lekcji. Ja się zgłaszam. Mówię, że nie byłem partyzant. Powiedziałem, że właśnie w Narodowej Siłach Zbrojnych. I powiedziałem, że jestem bandytą. Pani od historii. I do końca szkoły zostałem, miałem ksywę bandytą. Tak wyglądała lekcja historii ze czasów komunistów. Oni byli wyklęci po to, żeby właśnie takie młode pokolenie wyrastające dzisiaj nie miało wzorców, takich wzorców, jakim oni byli. Dekutowski, Zambora, Bernacia. Jeżeli byśmy przeczytali ich życiorysy, to młodzi chłopcy, którzy swoje młode życie wkładli na ołtarzu ojczyzny, byli w waszym wieku, albo troszeczkę starsi, dowodzili dużymi oddziałami, z wielkim tą odpowiedzialnością. Żołnierze wyklęci. Ten termin doskonale oddaje dramat sytuacji tych, którzy podjęli walkę z komunistycznym reżimem. Zywani bandytami z lasu, zdrajcami, z poświęceniem życia walczyli z sowiecką okupacją. Za naszą wolność zapłacili najwyższą cenę. Thank you.
pytaniem, dlaczego tak dużo żołnierza wyklętych w naszej ojczyźnie kosztem innych też ważkich wydarzeń historycznych. Otóż jest to akt sprawiedliwości dziejowej. Przez 45 lat ten temat nie tylko był przemilczany, ale wręcz odwrotnie żołnierz wyklęty przedstawiony jako bandyt, jako wyrzutów ekonomii na społecz ludzi, którzy swoje życie złożyli na ołtarz ojczyzny. Przyjechali laureaci z całej Polski. Wczoraj mieliśmy objazd do miejsca pamięci, mieliśmy przejście szlakiem pamięci żołnierzy wyklętych i dzisiaj nastąpił ten moment, w którym byśmy chcieli przekazać dyplomy i nagrody tym laureatom, których prace wydłużyli, okazały się najlepsze spośród około 800 prac, które zostały nadesłane w całym kraju. W dwóch kategoriach wiekowych, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz w trzech kategoriach prac. Są to prace plastyczne, multimedialne i literackie. Gratuluję tym ludziom młodym, którzy podjęli ten temat, którzy wzięli udział w tym konkursie, którzy są laureatami. Gratuluję im tego. Chciałbym oddać hołd, dzięki którym tutaj żyje ten wszechobecny głos, a serce szybciej bije.